Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylowy Pro i witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideo poradnika Ubierz się na rower. Dzisiejszy odcinek poświęcimy kaskom, chociaż nie będziemy się rozwodzić za bardzo nad technicznymi rozwiązaniami w kaskach, ale odpowiemy sobie na często zadawane przez Was pytanie i często poruszaną tematykę, czy i kiedy wymieniać kask w przypadku, kiedy nie uległ on wypadku z nami. Jest często poruszany temat w rozmowach w naszym sklepie, że kaski, a właściwie materiały, z którego one są zrobione, starzeją się. I tutaj powiem szczerze, spotykamy się ze skrajnymi opiniami. Jedni mówią, że jest to faktycznie prawda i kask po 4-5 latach na pewno należy wymienić, ponieważ ta pianka, z których jest wykonana, ulega po prostu starzeniu, traci na swojej odporności, sprężystości i skuteczność w związku z tym tego kasku w trakcie wypadku będzie niższa niż kasku świeżego, nowego, nienaruszonego zębem czasu. Druga część klientów mówi, że jest to czysto marketingowy chwyt służący jedynie wyciąganiu regularnie pieniędzy z Waszych kieszeni. I teraz postaram się na krótkim przykładzie opowiedzieć, że ja jestem za tą opcją pierwszą, że należy wymieniać kask z czasem. Pierwszy kask, który mam w ręku tutaj, to jest mój wysłużony Giro, który odszedł sobie na wiosnę w tym roku na emeryturę. Bardzo go lubiłem, jest bardzo leciutki, 180 gramów, świetnie wentylowany, bardzo fajnie leżał na głowie. Ja na przykład często miałem tak, że jak robiłem sobie postój i wznawiałem jazdę, to zapominałem go założyć i wracałem się pod sklep czy po coś, bo jest tak lekki, że go nie było czuć i to jest na przykład jedna z cech pożądanych mocno w wysokiej jakości kasku, czyli niska masa, tak niska, że właściwie go nie czujemy na głowie i zapominamy. Wracając do tematu, kask ma 5 lat, jest to druga sztuka takiego kasku w mojej karierze. Pierwsza sztuka uratowała pewnie mi życie w 2015 roku, ponieważ miałem wtedy dosyć mocny wypadek. Uderzyłem najpierw głową w ziemię, potem dopiero resztą, w ogóle się nie podparłem rękoma. No i ten model kasku bardzo się dobrze spisał. Natomiast ważne jest pod kątem tego, o czym kręcimy ten odcinek, żeby na każdym kasku sobie na metce zobaczyć datę produkcji. Tu jest, jak widać, jest to model Aeon, 190 gramów, wyprodukowany w październiku 2015 roku, czyli ma już 5 lat. W kasku się nigdy nie przewróciłem, dzielnie mi służył przez wiele, wiele lat, nic właściwie mu się nie stało, nigdy mi nie upadł, a przynajmniej sobie nie przypominam, ale dwie rzeczy, a właściwie jedna najważniejsza. Tutaj postaram się pokazać, że przy oględzinach kasku, jednych z wielu, bo radzę też właśnie pod tym kątem przeglądać sobie kask, mam nadzieję, że to będzie widać, że ten kask jest pęknięty tutaj. On ma... Tutaj jest takie widać pęknięcie na skorupie. Ono nie powoduje tak jakby poruszania się tej skorupy, chociaż rozszerza się jak ruszam tym kaskiem. Natomiast to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że struktura tego kasku została osłabiona i on w przypadku upadku, zwłaszcza na tą stronę, rozpadnie się dużo szybciej i dużo intensywniej tak jakby niż zakładał to producent, czyli jego funkcja jest już mocno upośledzona, a wynika to pewnie ze starości albo no nie wiem, może mi kask gdzieś upadł, usiadłem na nim, przytrzasnąłem go czymś. W każdym razie warto przeglądać kaski sobie, nie wiem, 2 razy w roku, 3 razy w roku właśnie tą całą konstrukcję wewnątrz pod kątem tego, czy skorupa nie jest naruszona. Druga rzecz, która ostatnio się stała, to jest dekompozycja tego zapięcia. Tu też nie, tak jakby nie ingerowałem niczym, normalnie sobie tego kasku używałem, natomiast to zapięcie się po prostu rozpadło. Pewnie i zapewne miał na to wpływ też wiek. Z wiekiem też kask się na przykład ulega tutaj takich różnych... No, rozchodzi się ta cała struktura, skorupa, wygniatają się gąbki, które już tutaj praktycznie są bardzo twarde i nie spełniają swojej funkcji. Szczerbi się ten kask, szczerbi, no pojawiają się różne uszkodzenia, mimo że kask nie brał udziału w wypadku, co dyskwalifikuje ten kask i po 5 latach trafia on sobie na, nie wiem, na półkę dla ozdoby, ewentualnie do jakiegoś recyklingu, natomiast ja sobie zastąpiłem na ten sezon kask Giro kaskiem z naszej oferty, kaskiem Proton, który jest równie lekki, waży 210 gramów. Natomiast tutaj jak sobie spojrzymy na metkę, on jest wyprodukowany w grudniu 2020 roku.
2020 roku, czyli ma w tym momencie 5 miesięcy, jest kaskiem świeżutkim, z niewyrobionymi gąbeczkami, które są tutaj wyraźnie, wyraźnie grubsze. Ma fajny pasek zabezpieczony tutaj, taki skórzany pasek, który powoduje, że wszystko fajnie leży. No i też w kaskach z wyższej półki ostatnio, w ostatnich latach, pojawiło się takie domknięcie tej plastikowej skorupy, dzięki czemu no tutaj nie ma opcji, żeby coś się zaczęło strzępić, podważać i tak dalej. No jest bardzo spójna ta konstrukcja, dużo spójniejsza niż w tym 5-letnim Giro, także warto interesować się własnym kaskiem, nawet jeżeli go po prostu nie przetestowaliście zgodnie z przeznaczeniem, tylko nosicie go sobie na głowie. Proton bardzo wygodny, bardzo fajnie leży, mięciutki, świetnie dopasowany, dobrze wentylowany, także polecam zainteresować się tematem kasków ze względu na ich wiek, bo ja jestem za tym, że one się po prostu starzeją i powinniśmy co jakiś czas ten kask sobie wymienić. W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.